Mafie służby Loże, szczęść Boże! Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Minęła XT20. Dzisiaj trzeci raz z rzędu występ posła Bosaka, ale jak komuś nie wyświetlił się poprzedni film, to w czwartek w moim studio wystąpił właśnie Krzysztof Bosak. Jak kilka osób pisało, nasz sposób zadziałał i wyświetlił się film nowym osobom. Dzisiaj nowa taktyka, po obejrzeniu tego filmu włączmy jeszcze raz poprzedni film z Bosakiem z odwiedzin w moim studio. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Z panią Le Pen, która dzisiaj, czy kilka dni temu podczas debaty z Macronem wcale nie uciekała od tych związków z Putinem, z panem Orbanem, który blokuje sankcje nałożone na, czy planowane na Rosję przez Unię Europejską. Więc ja bym dzisiaj chciał, żeby zamiast szukać wroga, czy w Niemcach, czy w innych krajach, żeby dzisiaj Polska stawała, w dużej części staje. To nie jest tak, że ja tutaj stawiam jakiś wielki akt oskarżenia, ale wolałbym, żeby skupić się na obronie interesów ukraińskich, co będzie także obroną interesu polskiego i szukanie wrogów w całej Unii Europejskiej. Jedność jest potrzebna, tylko zjednoczona Unia Europejska, zjednoczony świat przeciwko złu rosyjskiemu może wygrać z Putinem. Dobrze, to porozmawiajmy o tym, o czym, na co mamy wpływ jako Polacy, czyli tak naprawdę na polską politykę. Krzysztof Bosak, w ostatnich dniach premier Morawiecki ujawnił, że Polska przekazała broń o wartości 7 miliardów złotych Ukrainie. Czy to jest dobry ruch, dobry krok i jak pan ocenia działania polskiego rządu w sprawie pomocy Ukrainie? Wydaje się, że premier Morawiecki postanowił Polskę pozycjonować jako prymusa pomocy Ukrainie i prymusa wprowadzania sankcji. I jest coś złego w tym? Problem, który w tej polityce widzę, to, że nie towarzyszą temu żadne wyliczenia co do efektów ekonomicznych, ciężaru, które będzie musiało nieść przez następne lata polskie społeczeństwo. Dotychczas wiedzieliśmy, ile to wszystko będzie kosztować wyłącznie z pewnych przecieków. W tej chwili mamy informację, że w liście wysłanym do Komisji Europejskiej premier oszacował koszty pomocy uchodźcom na 11 miliardów euro, a więc 50 miliardów złotych. I co więcej, spekuluje, że jeżeli ta wojna dłużej potrwa i zasięg się rozszerzy, co planują Rosjanie, mogą to być koszty jeszcze wielokrotnie wyższe. Do tego momentu ani Amerykanie, ani Unia Europejska nie przekazali Polsce refinansowania tych poniesionych nakładów. I musimy zadać sobie pytanie, jakie są możliwości, jaka jest wydolność państwa polskiego w tym zakresie. Zdecydowanie nie zgadzam się z tym, co powiedział tutaj poseł z Lewicy, że polski rząd, zapisałem sobie, aż powinien być ambasadorem interesów ukraińskich na świecie. Uważam, że polski rząd powinien być ambasadorem polskich interesów na świecie i nie powinno być między nami takiej poprawności politycznej, byśmy nie potrafili dostrzec, że są różnice interesów pomiędzy Polską i Ukrainą. Na przykład w interesie Ukrainy jest, żeby wciągnąć Polskę czy inne państwa do wojny, natomiast, bo wtedy więcej państw walczyłoby z Rosją. W interesie Polski jest to, żeby nie wejść do tej wojny i najlepiej, żeby jak najszybciej nastąpił pokój. Te różnice są oczywiste. Tak samo, jeżeli weźmiemy kwestię uchodźców. Jeżeli prawie milion uchodźców, jak powiedział pan minister, wróciło na święta, to pytanie, czy rzeczywiście są to uchodźcy, to znaczy, czy oni uciekli przed wojną, bo ich domy zostały zbombardowane, czy po prostu przyjechali do Polski asekuracyjnie, ale w ich miastach nic się nie dzieje. I w tym momencie, czy polski podatnik rzeczywiście powinien cały pakiet socjalny, który premier Morawiecki przyznał, finansować tym ludziom i na jakiej podstawie my widzimy wyjście z tego statusu uchodźczego dla tych, którzy wrócą? Kto to będzie sprawdzał? W jaki sposób? Przypomnę, że Polska nie ma żadnej administracji do obsługi masowego ruchu migracyjnego ani uchodźczego, więc w tej chwili zrobiono pewne kroki, przerzucono ciężar na polskie społeczeństwo. Zderzamy się z konsekwencjami wojny w postaci drożyzny, kryzysu związanego z tym, że ludzie w tej chwili nie będą w stanie wziąć kredytów, część z nich spłacać kredytów na mieszkania, a jednocześnie ambasador Ukrainy mówi, że z polskim rządem planuje program budowy mieszkań dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Rząd do tego momentu tego nie zdementował. Niepokoi mnie to. Za chwilkę, bo panowie szykują się już do riposty i pan poseł Śmiszek i pan minister Poborzy, ale chciałbym oddać głos panu ministrowi Rzepeckiemu. Jak pan patrzy na te sprawy, które poruszył Krzysztof Bosak? Jest to troszkę smutne to, co mówi pan poseł Bosak, bo gdzieś mam wrażenie, że trochę dzieli tych uchodźców z Ukrainy na lepszych, na gorszych, tych, którzy niby uciekają przed wojną, a nie uciekają. No jest to niepokojące. Dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, dla rządu polskiego najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków, ale także i zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pamiętajmy, że po 24 lutym Polska stała się państwem frontowym. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o... Frontowym czy przyfrontowym? Frontowym
Za naszą wschodnią granicą jest wojna, można powiedzieć przyfrontowym, natomiast pomoc to jest rzecz najważniejsza i tutaj wyróżniamy pomoc militarną, broń, amunicja, to jest kwestia pierwsza. Druga, żywnościowa, humanitarna. Polska stanęła na wysokości zadania. Wspieramy od początku wojny Ukrainę. Pan prezydent Andrzej Duda na bieżąco konsultuje się. Czy ja dobrze pana rozumiem, panie ministrze, że to, co powiedział poseł Bosak, że Polska jest, czy też pan poseł Śmiszek, już nie pamiętam, prymusem, to jest komplement i tak powinniśmy robić, czy to jest inwektywa? Tak powinniśmy robić i Polska to robi. Polska jest największym darczyńcą europejskim, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Przed nami są tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. To pokazuje po pierwsze otwartość serc Polaków, po drugie otwartość Kancelarii Prezydenta, rządu, NGO-sów, organizacji młodzieżowych, samorządów. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i musimy to kontynuować. Oczywiście przyjdą trudne momenty, przyjdą być może zwątpienie, bo każdy by chciał i każdy by sobie tego życzył, a w pierwszej kolejności Ukraińcy, żeby ta wojna się skończyła jak najszybciej. Natomiast dzisiaj trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, trzeba docisnąć Putina, trzeba docisnąć generalicję, bo to nie tylko jeden człowiek podejmuje decyzję, podejmują generałowie, ale także i ci, co wykonują rozkazy, czyli żołnierze rosyjscy. I dzisiaj nie wolno dawać tlenu Federacji Rosyjskiej, tylko trzeba zrobić wszystko, żeby uniezależnić się od ropy, niezależnić się od gazu rosyjskiego, docisnąć Rosję, ile się da maksymalnie. Czy ja dobrze pana rozumiem? Tego wymaga, czy ja dobrze pana rozumiem, że w naszym najlepszym interesie, interesie Polski teraz, bo rozmawiamy o Polsce, jest to, żeby Putin tę wojnę przegrał. Oczywiście. W związku z tym musimy ponieść pewne koszty. Musimy wziąć. I tymi kosztami są drożyzna, inflacja, no i koszty pomocy dla uchodźców. Koszty pomocy dla uchodźców. Pan prezydent Andrzej Duda, rozmawiając z przywódcami światowymi, europejskimi, wielokrotnie rozmawia także o pomocy ze strony Unii Europejskiej na właśnie refinansowanie kosztów pomocy uchodźcom. Pamiętamy, co się działo kilka lat temu w Turcji. Turcja otrzymała tą pomoc, dlatego my również oczekujemy tego wsparcia od Komisji Europejskiej. Ale tutaj przejdźmy. Turcja otrzymała pomoc. Dobre sekundę. Pytanie. Właśnie, dlaczego Turcja otrzymała pomoc Unia Europejska. I konkretne pytanie do pana ministra. Wspólne zobowiązania zaciągać na rynkach międzynarodowych. Idźmy dalej, krok dalej w integracji europejskiej. Stwórzmy kolejny fundusz. My płacimy od lat miliardy złotych, miliardy euro do budżetu Unii Europejskiej. Powinniśmy mieć odwagę żądać od Unii Europejskiej pieniędzy, kiedy jesteśmy w kryzysie. A wy wolicie zrzucić wszystko. Podobno mamy nie płacić. Wszystko chcecie zrzucić na barki obywateli, którzy ofiarnie pomagają uchodźcom. A wy umywacie ręce i dobrze. Mówicie, panie no, pośle, Unia Europejska panie ministrze, nie daje. Obiecuję panu, no dostanie, pan, czystej wody. Dostanie pan czas, ale chciałbym, żeby pan poseł Bosak to wyprostował. W tej sprawie, kto tu jest odpowiedzialny za to, co się dzieje? Czyli za to, że nie mamy pieniędzy z Unii Europejskiej dla uchodźców. To, co państwo tutaj widzieli, to jest absolutny popis demagogii. Demagogii z dwóch stron. PiS twierdzi, że winna jest Unia Europejska, bo nie wypłaca Polsce pieniędzy na uchodźców, a tutaj partie tak zwanej opozycji twierdzą, że PiS zły, bo Unia nie wypłaca. Gdyby tam oni rządzili, to by wypłaciła. Obie strony nie mówią prawdy. Prawda wygląda w ten sposób, że Unia Europejska nie ma żadnej linii budżetowej, do której można złożyć wniosek o wsparcie na, też nie na miała, uchodźców. Się co więcej... Bo taka była decyzja szefów państwa. Niech pan nie przerywa, panie Śmiszek. Pan poseł ja milczałem, kiedy pan mówił, mimo że pan mnie zaczepiał. Więc nie ma linii budżetowej, do której można napisać wniosek, o którym mówił pan marszałek Zgorzelski. Nie ma takiego trybu, nie ma takich funduszy. Unia Europejska musiałaby swój budżet nowelizować, żeby przekazać fundusze, o jakich mówi premier Morawiecki. Czyli musi być decyzja na szczycie Unii. Musiałaby być nowelizacja budżetów unijnych, które były negocjowane wcześniej. Jeżeli by zrobić to tak, jak mówi pan Śmiszek, czyli ten fundusz covidowy, przypomnijmy, że to była osobna umowa międzynarodowa. Musiałoby się 27 państw Unii zgodzić, żeby stworzyć nową umowę międzynarodową, a następnie uruchomienie tego mechanizmu trwało ponad rok czasu. Do dziś te pieniądze nie wpłynęły. A my nie możemy o coś takiego zawnioskować jako polski rząd? Panie redaktorze, wnioskować sobie możemy o wszystko, natomiast partnerzy unijni pamiętają o jednej konkretnej rzeczy. Polska była jednym z państw, które blokowało stworzenie wspólnotowych mechanizmów na rzecz uchodźców. Dlaczego? Dlatego, że finansowalibyśmy w ten sposób migrację murzynów.
Murzynów i Arabów do takich państw jak Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja. I nie chcieliśmy tego robić i było to zasadne. W tej chwili ale mamy kwadraturę koła, to co mamy zrobić tak naprawdę dzisiaj? Rozsądne w tym wypadku byłoby zwrócenie się do tych, którzy mają pieniądze. Unia Europejska rozporządza zaledwie około 1% PKB państw europejskich. Reszta jest w dyspozycji państw członkowskich. Jeżeli się zwrócić do konkretnych państw, które są najbogatsze, państwa konkretne, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i tak dalej. Oni mają rezerwy budżetowe, tak jak premier Morawiecki uruchomił rezerwy budżetowe. Tak te państwa mają. Ta cała zabawa z eurokratami to jest na użytek propagandowy. PiS rozgrywa propagandowo, że Unia zła, opozycja rozgrywa propagandowo, że PiS zły. I o to tylko chodzi. Natomiast wszyscy wiedzą, że tych pieniędzy tam nie ma i nie będzie. To teraz pan minister Poboży, proszę odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty, które padły. Ja wiem, że do końca programu tak dobrze to nie będzie. To się w tym programie nie da chłonąć. Proszę tak. Jeszcze może do Nowego dobrze. Ładu przejdziemy. Dobrze, panie redaktorze, może zacznę od pana posła Śmiszka, bo mówienie o tym, że Polska jest jakimś outsiderem, pariasem, czy jak to tam pan określił w Europie, na wasze życzenie. W sytuacji, gdy to Polska nadaje narrację w całej dyskusji o i konflikcie na Ukrainie, i pomocy obywatelom Ukrainy, jest po prostu skrajnym dużym. Co więcej powiem, mam poczucie, że wszystkie, także państwa Europy Zachodniej dziś mówią tym językiem, którym mówił rząd Prawa i Sprawiedliwości wiele miesięcy, czy nawet w przypadku już wielokrotnie cytowanych wypowiedzi pana prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego wiele lat wcześniej. Problem w tym, że świat zachodni nie słuchał wówczas rządu polskiego, nie słuchał polskiego prezydenta, nie słucha go także dziś. Jeżeli dziś słyszymy, że w Niemczech gdzieś tam zmienia się jakoś polityka, no to będę na chwilę, bo ja przypomnę list intelektualistów niemieckich, który wyraźnie pokazuje, że w Niemczech niestety nie ma takiego podejścia, jeśli chodzi o sprawę Ukraińców, jak choćby w Polsce. Czyli przestrzegania praw człowieka i niewychodzenia przeciwko wartościom europejskim będzie jeszcze silniejsza, więc ja kibicuję Macronowi dlatego, że chce Polski demokratycznej, Europy demokratycznej i Europy praworządnej. A mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo się boi tych wszystkich. Prawo i Sprawiedliwość boi się tych wszystkich w Unii Europejskiej, którzy są bardzo restrykcyjnie nastawieni do przestrzegania praworządności. Krzysztof Bosak. Czy ja nie sympatyzuję w jakiś sposób z Marine Le Pen. Dla mnie ona jest kandydatką zbyt lewicową w sprawach gospodarczych i zbyt lewicową w sprawach obyczajowych. Tak naprawdę, żeby ona mieć szansę wejść do tej drugiej tury, ona musiała się wyrzec z większości programu, który kiedyś prezentował Front Narodowy, zanim stał się partią poprawnie politycznie, zanim wywaliła swojego ojca z tej partii, zanim wywaliła ludzi, którzy są pro-life z tej partii, zanim zmieniła nazwę na Zgromadzenie Narodowe, zanim przestała ona i jej działacze określać się nacjonalistami, co jest duchu francuskiej tradycji, a zaczęli się określać, że są republikanami. Tak naprawdę oni dawno przeszli na pozycję centroprawicową, jest wyrazem ogromnej ignorancji dużej części polityków czy dziennikarzy orientacji lewicowej, żeby ich tam ciągle nazywać skrajną prawicą. Prawda jest taka, że ktoś, kto byłby skrajną prawicą w Europie Zachodniej, nie ma żadnych szans na wejście do polityki głównego nurtu, nie mówiąc o drugiej turze wyborów prezydenckich. Ona tak naprawdę w tej chwili mówi rzeczy bardzo podobne jak Macron i rywalizują ze sobą na pewne akcenty. To, co jest ciekawe, na co warto patrzeć, to, że dwójka kandydatów, którzy są w drugiej turze wyborów prezydenckich, jest spoza partii głównego nurtu. To znaczy największymi przegranymi tej drugiej tury jest ta klasyczna lewica i ta zwykła centroprawica. I to powinien być też dla nas, jako dla Konfederacji, punkt do pewnego optymizmu, patrząc w przyszłość, że da się te systemowe partie strącić z piedestału. One mogą przez kilkadziesiąt lat mamić społeczeństwo tymi swoimi frazesami, a później ludzie, dzięki demokracji, tu niespodzianka dla pana Śmiszka, zmieniają zdanie i wywalają i lewicę, i centroprawicę do kosza i wybierają zupełnie nowych kandydatów. Konfederacja się tak rozepchnie na tej polskiej scenie politycznej, że nie będzie PiSu i Platformy. Panie redaktorze, nikt z nas nie zna przyszłości, natomiast widzimy wśród Polaków poszukiwanie pewnych alternatyw politycznych. W poprzednim sezonie wyborczym te nastroje zagospodarował Paweł Kukiz, w tej chwili Konfederacja. Mamy też różne próby formowania czegoś przez Szymona Hołownię, mamy jakieś ruchy robaczkowe na lewicy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nikt z nas tego nie wie. Natomiast chodzi mi o to, żeby tutaj państwo, którzy tak bardzo się cieszą, szczycą się tym, że popierają Macrona, bo to jest główny nurt, bo to jest w dobrym tonie, żeby im popsuć troszkę samopoczucie. Bycie w głównym nurcie, pani poseł, nie jest żadną wartością samo w sobie.
Ale także, panie pośle, Ja jestem trochę zdziwiony, bo na co dzień państwo się tak do tych swoich rodzin politycznych w Europie odnoszą. Tymczasem tu wszyscy mówią wbrew swoim poglądom. Poseł Śmiszek, który powinien popierać Mélenchona, jakieś tutaj ody do Macrona wygłasza. Ja nie jestem komunistą, jestem socjaldemokratą. A co ja, panie Naprawdę? Naprawdę? Proszę pana. Natomiast państwo, których kandydatka poniosła porażkę do tego, razem w Parlamencie Europejskim, jako Europejska Partia Ludowa, Valérie Pécresse odniosła żenującą, kompromitującą porażkę do tego stopnia, że w tej chwili musi z uwagi na konieczność zwrotów środków z kampanii wyborczej apelować do swoich sympatyków i wyborców Francji do tego, aby zniszczyli ją w rozliczeniu kampanii. To już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Tym, co nie oglądali poprzedniego materiału, zachęcam do sprawdzenia go na kanale, a także tym, co już go oglądali. Może jak zrobimy tłok na filmie, to znowu ruszy się w algorytmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!